Druk numer 6. Bardzo proszę pana przewodniczącego o przedstawienie. Opiniuję pozytywnie wygaszenie prawa trwałego zarządu na rzecz Domu Pomocy Społecznej z siedzibą w Krakowie Rosyjskiej 5. Na nieruchomości oznaczonej jako działka numer 27, obręcz 37 jednostka Jędrzejczyna Nowogrodzka, stanowiącej własność miasta Kraków, miasto na prawach powiatu, z równoczesnym ustanowieniem prawa twojego zarządu na przedmiotowej nieruchomości na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie. Uzasadnienie jest częścią pisma, które w tej sprawie przyszło z Urzędu Miasta Krakowa, Wydział Skarbu Miasta, które w podobny sposób charakteryzuje, jak to się zarządu zostało napisane, że w dniu 10 października 2012 roku Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę w sprawie likwidacji z dniem końca roku Domu Pomocy Społecznej Krakowa Ośrodowicznia 5. Jednocześnie mienie nieruchomość i majątek ruchomy zlikwidowanego DPS Gmina Miejska Kraków przekaże użyczeni podmiotowi uwolnionemu w drodze otwartego konkursu na realizację zadania prowadzenia na terenie Gminy Miejskiej Kraków Dom Pomocy Społecznej przeznaczonego dla 30 osób dorosłych i niepełnosprawnych intelektualnie. Czyli ze szczytu do celu ma być działka znów przekazana w formie konkursu na też szczytny cel. Działka wraz z nieruchomość gruntowa, to tam tak. A można to wyjaśnić, bo ja nie znam w ogóle tematu, można by to przejść wyjaśnić sprawę. Czy co zostało zlikwidowane? Nie no, bo rozumiem, że zostało zlikwidowane uchwałą Dom Pomocy Społecznej na Hutniczy 5, tak? I te osoby przeszły na szkolne, tak? Nie, to nie, ja nie, 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 nie. To może to coś wyjaśnić, przepraszam. Znaczy, proszę Państwa, to był tylko inny podmiot. Inny podmiot, który dzisiaj został wyłoniony, zastąpił ten Dom Pomocy Społecznej, który jest, z informacji, które posiadamy. Jest to Gaudium Space, które to prowadzi w tym momencie, to jest ten sam podmiot, który był. Czyli nie zostało nic, tak jak zlikwidowane, dalej te osoby na hutniczym miały tą opiekę, tak? Tak, jest to samo, ci sami ludzie zostali, tylko po prostu... Razem z domem. Tylko teraz to idzie, nie, nazwa jest ta sama, wszystko jest to samo, tylko chodzi o środki z Funduszu Unii Europejskiej i w tej chwili jak gdyby MOPS robi tak zwane granty i Gaudium Expert podpisuje przy później na 4-5 lat i dostaje środki z Unii Europejskiej plus MOPS. Dokładnie. I o to głównie chodzi, a zostaje ten sam wykonawca i dobrze, to chciałam wiedzieć. Tak to wygląda dzisiaj. Proszę, czy pani radna? Ja rozumiem, że procedura konkursowa została zakończona, tak? Nie wiem, czy z dniem dzisiejszym programy informacji został wyłoniony. Kiedy się postępowanie zakończyło, to jest poprawne. 30 listopada. 30 ja tutaj jest odpowiedź. Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały druk nr 6? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Z tego wydarza przyjął uchwałę na druku nr 6. Uchwała na druku nr 7. Bardzo proszę pana przewodniczącego Przemysława o przedstawienie uchwały. Podobnie wyszli uchwała, opiniujemy pozytywnie wygaszenie prawa wyższego zarządu na rzecz domu pomocy społecznej z siedzibą w Krakowie osiedle sportowe 9. Na nieruchomości oznaczonej jako działka numer 30 obręb 45 jednostka Jędrzejczyna Nowogrodzka stanowiącej własność miasta Kraków, miasta na prawach powiatu, z równoczesnym ustanowieniem prawa trwałego zarządu na przedmiotowej nieruchomości na rzecz Domu Pomocy Społecznej z siedzibą w Krakowie Osiedle Szkolne 28. W uzasadnieniu również jest odwołanie do pisma w tej sprawie, które Urząd Miasta Krakowa Wydział Skargów Miasta przesłał do różnych podmiotów, między innymi do Rady Dzielnicy i ten fragment istotny pozwolę sobie przeczytać. W dniu 10 października 2012 roku Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę w sprawie likwidacji z dniem końca roku Domu Pomocy Społecznej w Krakowie Ośrodowicznej 9. Jednocześnie realizowane przez jednostkę zadania polegające na świadczeniu osobom przewlekle chorym, wymagającym całodobowej opieki i usług bytowych i opiekuńczych wspomagających na poziomie obowiązującego standardu oraz gminie należności i zobowiązania służącej jego realizacji
przejmie Dom Pomocy Społecznej w Krakowie Osiedle Szkolne 28. Tam bardzo zaznacza, że może być hutnicze 9. To znaczy, proszę Państwa, autopoprawka, uzasadnienie jest osiedle sportowe. Otwieram dyskusję, ktoś z Państwa chciałby zabrać głos. Przepraszam, jest w piśmie sposób 9 litery druga stopnia. Tak jak w paragrafie 1. No. Nie widzę, zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radni jest za przyjęciem druku numer 7, bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę na druku numer 7.